Spółka Bytomski Sport Polonia Bytom podpisała umowę z wykonawcą na realizację kolejnego etapu budowy obiektu piłkarskiego. W ramach drugiego etapu ma powstać zadaszona trybuna, a budynek klubowy ma zostać dokończony i wyposażony. Paweł Jędrusik. Wykonawca przejął już teren budowy, a prace wkrótce się rozpoczną. Po rozbudowie obiektu zmieści się tutaj 2200 kibiców. Podobnie jak przy realizacji pierwszej części inwestycji, budowa nie przeszkodzi piłkarzom w rozgrywaniu swoich meczów. Podczas prac nad tym drugim etapem też chcemy, aby wszystko odbywało się w taki sposób, aby piłkarze mogli dalej rozgrywać mecze na swoim domowym boisku i aby szkółka piłkarska dalej mogła działać. Prace nad drugim etapem przy budowie obiektu Polonii Bytom mają potrwać 12 miesięcy. Ich koszt wyniesie prawie 26 milionów złotych.